dzisiaj nad ranem przybyło łóżko do busa Odyna, a sam Odyn w pierwszy dzień swojej wolności po izolacji przybył też do nas. No i głównie co, no robiliśmy te łóżko, potem ja poszedłem sobie montować, mody z Odynem sobie zjedli kebaba, no i Odyn pognał, ale jeszcze zapomniał o tym, że no nie ma tych łańcuchów na opony. No i zdaje się, że będzie musiał je zakupić, bo gdzieś zaginęły w ferworze walki. Oby tym razem nic go tam nie powstrzymało w drodze do słonecznej Italii, bo teraz mamy już luty, to tam będzie coraz to fajniejsza pogoda, pewnie z 15 pod 20 stopni, tak przypuszczam. Nawet tam przynajmniej w strefie, tam gdzie jest bliżej morza. No i co, Odyn pojechał. Będziemy tęsknić? Będziemy tęsknić, Tomek? Jasne, że będziemy tęsknić. Przecież to był najlepszy mój kolega, to też był pracownik. Mody, a coś powiesz na temat Legenda, kiedy będzie? Mówią, że w lutym. Słuchajcie, wszyscy czekają na Legenda, codziennie są telefony, maile. Nie mamy w tej chwili konkretnej informacji, oprócz takiej, że na live'ie Nocta zapowiedziała, że będzie to w lutym. Z dobrych wiadomości ogólnie jest to, że Nocta zainwestowała w magazyn w Europie i teraz te dostawy ogólnie z Nocty będą bardziej sprawne. Właśnie przyszło dzisiaj Amphibio Multi po nieobecności tam kilku tygodniowej. W obniżonej cenie, żeby to jakoś dostosować do nowej linii produktów z Legendem. No ale inne firmy też mają problem ogólnie z częściami, z dystrybucją, jakieś opóźnienia. Dotyczy to w zasadzie prawie już wszystkich. Mindlab ma opóźnienie, Nocta z Legendem ma duże opóźnienie. Deusy 2 też czekamy, na EMI 4 czekamy. To się strasznie długo przedłuża. I na co, Tomek, jeszcze czekamy? No chwilowo już dalej znowu. Na słońce i na ładną pogodę, chociaż dzisiaj nie jest tak brzydko, nie? Wszystko poza tym, co powiedziałeś, to ma. Tak? Czyli jeszcze na co czekamy? Na Questa? Na Questa. No, złożyliśmy zamówienie. Czekamy. No coś tam mamy z Questa, ale już się powoli kończy, albo już czegoś nie ma, nie? 30 chyba nie ma. Chcielibyśmy więcej mieć. Chcielibyśmy więcej. Wszystkiego. Chcielibyśmy więcej, no bo patrzcie, jakie słoneczko jest. Już sezon coraz bardziej się zbliża, niedługo dzień będzie trwał 10 godzin. Jeszcze tylko jakiś tydzień. Przyjechała też nowa dostawa sit z drążkiem w różnych typach wykończenia, czyli szpic, szpic multi, no i cewki. Znowu kolejna dostawa z Marsa. Także ze świata detektorów to byłoby tak z grubsza wszystko. Ma przyjechać do nas dzisiaj człowiek Jagoda, ale nie wiadomo, czy dotrze dzisiaj, czy jutro. Ogólnie się trochę zmył ostatnio i ma dla mnie jeden film, więc na, nie wiem, na sobotę albo na niedzielę ten film będzie, a na dzisiaj no, będzie ten, jest ten vlog teraz, nie? Co robię. Natomiast już mam temat dzisiaj na Railmana, bo zacząłem sobie czytać a propos tego VOD, bo wszyscy są podzieleni. Już media są podzielone, niektórzy analitycy mówią, że to jest bubel, że nie będzie to nikogo z youtuberów dotyczyć, inni mówią, że będzie. Natomiast tu mamy takie sprawozdania, które niby każdy youtuber prowadzący działalność gospodarczą miałby wypełniać, nie? No i tu mamy po prostu ciekawe rzeczy, ale to na Railmanie dzisiaj. I na Railmanie mam nadzieję, że mi się dzisiaj uda tą bajeczkę skończyć, żeby było śmiesznie. Także siedzę sobie dzisiaj tutaj sam w swoim królestwie. Rozmawiałem też z Odynem, chyba minął granicę słowacką. Także pewnie niedługo będziecie coś tam widzieć, oby mu te streamy szły też. Więc nie wiem, czy dzisiaj będzie jakiś już odcinek, no może jutro. No a dzisiaj to by było w tym krótkim vlogu na tyle. Trzymajcie się, cześć.